Dzień dobry, witajcie w sobotę. Zaczęliśmy weekend, wczoraj zaczęliśmy pięknym i przepysznym jedzeniem, które możecie zobaczyć teraz, bo oczywiście musiałam wszystko nagrać na moje Instastory, no bo jak już jem coś tak pysznego i ładnego, no to jakby ludzie muszą o tym wiedzieć, prawda? Nie wiem, czy wy też tak robicie. Obiadu w domu raczej nie nagrywam, ale jak już wyjdę gdzieś na miasto, to Instastory musi wjechać. Taki rytuał. Ale nie o tym dzisiaj. Jedziemy do rodziców. Andrzej zrobił chlebek bananowy, nie bananowy. Ziołowy. I tak mu pięknie wyrósł, ale o Boże, jakie cudo. Pokażę wam, może już ostygł. Tak. Zobaczcie, jak jest piękny. No to jest takie cudo. Robiliśmy taki w czwartek na grilla u sąsiadów. No i się cieszę, idziemy na grilla, więc chlebek jedzie z nami. Powiem wam, że zabawa z tym chlebkiem jest niebezpieczna, bo jak go raz zrobicie, on jest taki dobry, że potem go chcecie jeść i jeść, a on ma w sobie tyle masła i tyle oleju i to jest bomba kaloryczna, ale taka pyszna, gluten lover, to ja. Ale nie o tym chciałam w zasadzie. Wczoraj wracając z pracy, weszłam do Osmana, bo ostatnio stłukłam oba róże, które posiadałam w mojej kolekcji. Nie mam jakby za dużo różów, mam tylko dwa. No i oba mi spadły z pralki, bo tam je odkładam nieszczęśliwie. No i co? No i myślałam sobie, że wejdę i po prostu kupię sobie coś, żeby mieć taki, wiecie, jakby móc sobie robić full makijaż. Ale nie udało mi się. Natomiast kupiłam parę innych rzeczy. Ostatnio zaczęłam bardziej dbać o włosy, o czym chyba mówiłam w poprzednim filmie. I zaczęłam sobie co wieczór psikać głowę taką tą wcierką z Onlybio. I jak się psika, to powinno się robić masaż. I stwierdziłam, że kupię sobie coś takiego. To było akurat na promocji w Rossmanie, kosztowało chyba całe 12 zł. To jest takie silikonowe urządzonko, które właśnie ma takie kolce, które są ostre, ale nie za ostre. Więc fajnie się tym pomasować. No i właśnie wmasowuję ten, bo to podobno pobudza jakieś tam komórki czy coś tam, nie? Żeby włoski lepiej rosły, no i ta wcierka powinna lepiej wtedy działać. Czy tak jest? Nie wiem. Okaże się pewnie za jakiś dłuższy czas. Natomiast kupiłam i powiem wam, że abstrahując od tego, czy to jest praktyczne, czy nie, to jest bardzo przyjemne. Także będzie używane, bardzo mi się to spodobało. Ostatnio, chyba nawet to widać, bo noszę tą gumkę ciągle na ręce. Bardzo się polubiłam z tymi gumkami z kręci. Unikałam ich trochę, bo zwykła gumka kosztuje złotówkę, ta kosztuje 10 czy tam 6. Ale no tak czy siak, jakby dużo więcej niż taki, wiecie, zwykły ten sznureczek. Natomiast zauważyłam, że jak tak... Ja lubię sobie mocno zwinąć włosy i potem na tej zwykłej gumce zostawało mi strasznie dużo włosów. Ostatnio się przerzuciłam na tą gumkę i zauważyłam, że się z nią nie rozstaje, więc kupiłam sobie dwie kolejne. Większą i mniejszą. Obie są takie chyba jakby welurowe i stwierdziłam, że już nie będę używała tych takich zwykłych gumeczek. Przy okazji chciałam kupić to, o czym znowu ostatnio na YouTubie pojawiło się sporo materiałów. To już było kiedyś popularne. To są takie, słuchajcie, takie nożyki, powiedzmy, do tego, żeby pozbyć się meszku z twarzy. Gdzieś usłyszałam, że chyba u Karoliny ze stylizacji, jak ona sobie tak ogoli tą twarz, to potem mniej wyskakuje jej różnych, wiecie, pryszczy i tak dalej, bo przy skórach skłonnych do trędzików, a mi się starzają takie wypryski. No, podobno się to sprawdza, więc stwierdziłam, że przetestuję. I przy okazji, ponieważ czasem chcę związać włosy, a nie chcę, żeby mi się zrobił taki ten odgniotek, kupiłam sobie takie dwie klamry. Wzięłam tą plastikową, ale trochę się bałam, no bo to jest plastik, czy to nie będzie zbyt słabe, i wzięłam jeszcze taką metalową. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. Kupiłam sobie też taką mini szczoteczkę, dlatego że zauważyłam, że jak biorę do pracy, to jest lustereczko w ogóle jeszcze, że jak biorę do pracy taką zwykłą szczotkę, to trochę mnie denerwuje to, że jak ją wkładam do kosmetyczki, to ona mi się wbija w pędzle i mi rysuje opakowanka. No a i kupiłam jeszcze taką rzecz. W poniedziałek mam takie fajne wydarzenie w biurze. I chciałam mieć ładny naszyjnik i kupiłam sobie naszyjnik z literką A jak Andrzejek. Słuchajcie. Jestem straszną cebulą, jeżeli chodzi o biżuterię. I chciałabym sobie kupić ładny naszyjnik, ale zawsze mi szkoda pieniędzy. Nawet ostatnio pisałam do mojej Wiki, która ma sklep z biżuterią Lasu Biżu, ona ma tam takie piękne rzeczy. No ale jestem takim żydsonem, że szkoda mi wydać 2,5 zł na naszyjnik, więc kupiłam sobie taki za 40 zł. Jest bardzo ładny, mam nadzieję, że nie szczernieje zbyt szybko. No i to tyle.
Także teraz się zbieramy, jedziemy do rodziców. Obiecuję, że w następnym ujęciu wrócę do Was trochę ładniejsza, bo się u rodziców podmaluję. Dzisiaj zajedziemy też na chwilę do Lidla i do Sephory. A po co? To się okaże. Pokażę się Wam trochę od dołu. Odsłonię ten mój podbród, ale tak mi będzie wygodniej, słuchajcie. W sensie kamera patrzy od dołu. Byliśmy w Lidlu, nie kupowałam nic takiego specjalnego, a wydaliśmy 331 zł. Fakt, że kupowaliśmy whisky litrową i ona była dosyć droga. No ale jakoś tak... Nie no, w sumie może nie jest źle, no. Ten arbuz trochę mnie pogrążył i te skarpetki. Ale wracając. Właśnie, kupiłam sobie skarpetki, słuchajcie, nie wiem, czy wy też tak macie, jak Andrzej. Mam takie zwykłe czarne skarpetki z H&M-u i Andrzej też takie ma. I nie wiedzieć z czemu, jak on je rozwiesza, to on nie widzi jakby różnicy w rozmiarach tych skarpetek. No i często mi je kradnie. Czy teraz już nie, bo podszyłam je sobie od spodu białą nitką, żeby się wyróżniały. No ale trochę już mi się poniszczyły, a zobaczyłam, że w Lidlu są skarpetki, które mają rozmiary napisane, więc kupiłam sobie od razu dwie paczki. Taki pięciopak kosztował ile? 22 zł. 5 par kosztowało 22 zł. I kupiłam sobie też taki jasny, taki cutie. No to akurat może nie takie cutie. Ale zobaczcie, takie w kropeczki, w paseczki. No, kupiłam sobie też takie jasne skarpetki. Więc będę mogła zrobić porządki w moich skarpetkach, ale podejrzewam, że najbardziej interesujące będzie to, po co byłam w Sephorze. Powiem Wam w ogóle, że wszędzie są dzisiaj takie tłumy, nie wiem o co chodzi, że nie wyciągałam nigdzie w sklepie spożywczym ani w galerii nie wyciągałam kamery, natomiast już Wam pokazuję, co takiego odebrałam. Paczka jest całkiem spora, więc jak ktoś mnie dobrze zna, to myślę, że można się domyślać, co tu mam. Zacznę może od tej drobnej rzeczy. W Sephorze w ogóle działa, słuchajcie, teraz w weekend, no jak wy to oglądacie, to możliwe, że już nie. Ale działa kod zniżkowy, który daje minus 20%, więc skorzystałam. Kupiłam sobie piankę z Rituals'a, która no, po prostu dzięki tej zniżce wychodzi taniej, a tego zapachu konkretnego obecnie w moich zbiorach nie mam. I tak chciałam go dokupić, więc kupiłam, no bo właśnie był 20% taniej. Widzę, że mam tu jakieś próbki, poczekajcie. Zobaczymy, co ja tu dostałam. To w ogóle śmiesznie wygląda, bo to wygląda jak pudełko od AirPodsów. Laneige. Cream Moisturizer. No dobra, jakiś krem, próbka jakiegoś kremu nawilżającego. YSL. SPF 22. Czy to jest próbka podkładu? Tak, foundation. Mhm. Dobra, o i kolejne YSL, w sensie Yves Saint Laurent. All Hour Foundation, tylko na bank nie mój kolor. Ale SPF 39, spoko. I tutaj taki ten lżejszy. Longwear Glow, ale to pewnie też jest foundation, tak obstawiam. Tubeczka jest taka sama. Ja nie wiem, ale jestem, Ozu, jestem zaintrygowana i to sprawdzę. Luxury produkt, słuchajcie, tak to napisali, więc pewnie tak jest. Nie wiem, nigdy chyba, w sensie wiecie, ja ogólnie nie kupuję takich drogich rzeczy z takich drogich firm, to się kupuje tylko perfumy. Ale chyba z YSL to nigdy perfum nie miałam. A skąd jest Libre? Chyba z YSL. Nie kupiłam go w końcu, ale przymierzałam się do tego zapachu, więc możliwe, że to było Yves Saint Laurent. No dobra. Ale do setla. Tam, tararam, tam, 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 tam. Kalendarz adwentowy? Nie wiem, czy tak mogę to nazwać. Ale można powiedzieć, że kalendarz adwentowy, tak roboczo sobie to tak nazwijmy. Summer of Joy, tak się to nazywa. Jest to taki 13-dniowy, powiedzmy, że kalendarz adwentowy. Coś takiego właśnie na latko. Kosztuje normalnie 270 zł. Wyszło mi tam 50 zł taniej, więc spoko, opłacało się go kupić. Powiem Wam, że i tak już się do niego przymierzałam, jak tylko zobaczyłam, że wyszedł jakiś czas temu. Natomiast trochę było mi szkoda kaski i liczyłam, że może poczekam.
Tak naprawdę aż się będzie kończyło lato, żeby sobie go kupić, ale zobaczyłam promocję i stwierdziłam, dobra, nie będę czekać, bo jakby, wiecie, liczba tego jest ograniczona. Nie ma zbyt dużo tych kalendarzy, więc nie będę ryzykować, że on się weźmie i sprzeda, zanim ja go... Poczekajcie, Andrzej dzwoni. Andrzej, słuchajcie, do mnie dzwonił, poszedł pojeździć na motocyklu, bo taka ładna pogoda, a się okazało, że nagle jakaś burza przyszła. Ale to dziwne, bo jeszcze przed wyjściem sprawdzaliśmy prognozy pogody i nie było ani słowa o kropli deszczu w okolicach Warszawy. Więc no dobra, wracając. Bałam się, że ten kalendarz ktoś wykupi i tak chciałam go kupić, wiecie, no mam... psychozę na punkcie produktów z Ritualsa. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo je lubię. Bardzo lubię te zapachy, bardzo lubię te formuły. Muszę wam w końcu pokazać, jak wygląda ta pianka, bo słuchajcie, to jest nie do podrobienia. Pianki takie totalnie zisane, Nivei. One są takie bardziej jak pianka do golenia nóg. Nie? Pianka do golenia nóg? Tak, jak pianka do golenia nóg. Albo, no. Albo takie... No nie wiem, jak wam to powiedzieć. Są po prostu takie sztywne. A to... To jest jakby spray, chociaż nie, to nie jest spray. To jest żel, który jest taki właśnie gęsty, miziowaty i on się przemienia w taką aksamitną pianę. Zaraz pójdę może pod prysznic, pokażę wam, jak to wygląda, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi z tą formułą. Natomiast wymyśliłam sobie, że kupuję ten kalendarz teraz na promocji, ale nie będę go od razu otwierać. Przemyślę to jeszcze, jaką będę miała koncepcję. Chciałabym, żeby otwieranie tego kalendarza było już związane z naszym nowym mieszkaniem, więc albo będę go otwierać, jak już się przeprowadzimy do nowego miejsca, tak sobie wymyśliłam, albo zacznę go otwierać wtedy, kiedy będę wiedziała, że już szykujemy się do przeprowadzki, tak żeby na przykład ostatnie okienko otworzyć w nowym mieszkaniu. Nie wiem, przemyślę to. Dajcie znać, czy macie może na to jakąś fajną koncepcję. Czy może wolelibyście, żebym tak po prostu otworzyła całość od razu i pokazała wam, co jest w środku? Chociaż oczywiście można to sprawdzić na stronie internetowej. Gdyby ktoś się zastanawiał, czy wiem, co jest w środku, tak i nie. Wiem, jakie seria zapachowe są w środku. Wiem, że są produkty zarówno damskie, jak i powiedzmy, że męskie, bo jest tam, są też produkty z serii sportowej, której zazwyczaj używa Andrzej. Bardzo ładny zapach, taki właśnie świeży. No, w moim odczuciu typowo męski, natomiast nie powiem, czasem lubię się też takim umyć. No. Więc tak, nigdy nie kupuję kota w worku, zawsze sprawdzam, co tam będzie. Gdybym wam miała teraz wymienić, co dokładnie tam jest, to nie wiem. Na pewno jakaś pianka do kąpieli. Tylko nie wiem, no na pewno jakaś pianka do kąpieli. Mniejsza. Koniec gadania. Rozłożę to i zabiorę was do łazienki, bo muszę w końcu umyć moje pędzle do makijażu. Tak, muszę to poczynić. Jestem w łazience. To jest czyste, ale tutaj przyszłam wam pokazać rzeczy, które mam brudne, które muszę umyć. Nie wiem, jak wy często myjecie pędzle. Pędzle przyznaję, że nie myję ich po każdym użyciu. Niestety nie. Robię to raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie. W sensie, że zmieniam pędzle raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, w zależności od tego, jak dużo się w ciągu tygodnia maluję. Ale że mam kilka zestawów pędzli, to tak naprawdę mycie uskutecznia tylko raz w miesiącu albo raz na trzy tygodnie. Bo wiecie, mam trochę tych kompletów, więc jak jeden już jest brudny i go odkładam, to mogę wziąć kolejny i właśnie, żeby nie było, że oszukuję, to na dowód chciałam wam pokazać moje pędzelki. Tak się to przedstawia. Większość z nich, słuchajcie, to jest zakup z AliExpress. Jessup. I słuchajcie, to był prezent. Dostałam te pędzelki w prezencie od Kamila, od Moniki i potem Andrzej dokupił mi jeszcze jeden taki mniejszy komplecik. I tak, mam bardzo dużo gąbek, ale prawda jest taka, że część z nich już powinna zobaczyć śmietnik, tylko jako, że wiecie, używam tego wszystkiego na sobie, to tak trochę szkoda mi jakby wyrzucić nawet, że nawet biorąc pod uwagę fakt, że są już zużyte. Mam tutaj taką fajną podkładeczkę z Glam Shopu do mycia pędzli, oczywiście jak wszyscy na... wszyscy... którzy oglądają YouTube'a, używam tego olejku do kąpieli zisany, bo on po prostu bardzo dobrze rozpuszcza te kosmetyki. Umywalka jest trochę brudna, ale właśnie celowo robię to teraz, zanim posprzątamy łazienkę, bo no umówmy się, z tych pędzli będzie leciał brudek. Więc nie było sensu jej myć przed moim
moimi pędzelkami. A, i poczekajcie, może od razu wam pokażę, jak wygląda ta pianka z tego rituala. Dobra, Andrzej mi pomoże, bo za małą jedną ręką nie dałabym rady. Zwilżyłam sobie trochę rączki i patrzcie, jak się wypsikuje tą piankę. W ogóle trzeba uważać, bo jej minimalna ilość ogromnie się pieni. Nie wiem, czy to widać. Tutaj mam taką żelkę. I jak zaczniecie to masować, to robi się tego, z tego pianka, ale ona jest taka aksamitna. To jest taki, ja się śmieję, że jest taki luxury vibe. Ale naprawdę tak jest. Słuchajcie, żadna inna pianka nie daje takiego efektu, a używałam naprawdę różnych pianek w poszukiwaniu właśnie tańszej wersji tego. Widzicie, jak to się pieni? W ogóle to tak pięknie sunie po skórze. No coś cudownego. A jak ładnie pachnie. No, także no, moim zdaniem to jest warte swojej ceny, chociaż płacimy trochę za markę, ale jakby nie da się kupić tańszej wersji czegoś takiego, bo te tańsze one są wtedy właśnie jak po prostu zwykła pianka, taka jak używacie do golenia nóg. Ona jest taka sztywna, nie jest taka miziata, no nie jest taka przyjemna. Dobra, biorę się za te mycie pędzli. Pędzle pomyte, słuchajcie, jedyne co zrobiłam, o czego już nie pokazałam, to było wrzuciłam jakby każdą z tych gąbeczek tak osobno pod wodę, żeby wypłukać te resztki, powiedzmy, że mydła. Tutaj, o, leżą przede mną moje dwie katastrofy, które poczyniłam, czyli mój ulubiony róż i róż, który mniej lubiłam, ale służył mi, gdy tamten połamałam. I też go skruszyłam. On nie wygląda teraz źle, słuchajcie, bo ja go przygniotłam palcem i ostatnio nawet próbowałam tego pyłu używać. Czekajcie, musimy do tego robić nad pędzlami. Otworzę to tutaj. O, słuchajcie. Tak to wygląda. To jest całe skruszone. No ale nie miałam nic innego, jeżeli chodzi o róże, więc próbowałam się ratować. Wiem, że to można by zalać alkoholem i jakoś tam podratować. Ale chyba dam sobie siana, już sobie zamówiłam nowy róż z Bella właśnie. Chyba taki jak ten, tylko wydaje mi się, że opakowanie się trochę zmieniło. Także tak, posprzątane, idę pochillować.